W tym tutorialu przedstawię, jak na pulpicie utworzyć cztery pliki tekstowe, nadać im nazwę i ułożyć je tak, aby na każdym można było na pulpicie pracować. W tym celu prawym przyciskiem myszy na pustym pulpicie otwieram listę i otwieram dokument tekstowy. Zaznaczenie wykasowuję backspace'em, wpisuję przykładową nazwę, w tym przypadku wiosna. No i podobnie postępuję z kolejnymi trzema plikami. Jak zauważyliście, w międzyczasie dopisałem trzy pliki, czyli lato, jesień i zima. Nadałem im nazwę. Teraz otworzę każde okno i ustawię je w odpowiednim rozmiarze na pulpicie, tak żebym każdy je widział. W tym celu klikam na plik i już mam ten plik zminimalizowany. Oczywiście mogę go powiększyć, tak żebym miał na całym pulpicie. Zminimalizuję go i ustawię w prawym dolnym rogu. Lato ustawię w lewym dolnym rogu. Jesień w prawym górnym. Dostosuję i zimę w lewym górnym rogu. Tak oto mam cztery pliki tekstowe. Zimę, jesień, lato, wiosna, na których mogę z powodzeniem pracować. Jak można na tych plikach pracować? Jak można przykładowo korzystać z tych plików? Pokażę w następnym tutorialu. Dziękuję za uwagę.